Jest pan wzorem. Bardzo gratulujemy tej wspaniałej formy. Proszę przyjąć życzenia Fiaty, ale taki drobny upominek sportowy właśnie. Także mam nadzieję, że na korcie tenisowym bluza sportowa będzie się panu jeszcze przydawała. Ja tu może włożę do środka, żeby nie robić kłopotu. I naprawdę z całego serca gratuluję. Wszystkiego dobrego. Kapitoła odznaczeń naszej uczelni nadała panu tytuł Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Takie odznaczenia są unikatowe, to tylko nieliczni nasi pracownicy takie coś otrzymują i są z tego dumni. Mam nadzieję, że panie Tadeuszu, będzie pan również z tego dumny. I to jest dla mnie też historyczna chwila, bo po raz pierwszy ściskam rękę stulatka, co jest dla mnie wielkim zaszczytem. Zdrowia, wszystkiego najlepszego. Panie Tadeuszu, niech pan nam powie, jak to się robi, że się taką fantastyczną formę utrzymuje. Bardzo szczególna uroczystość, kiedy oczekujemy na urodziny naszego miasta, które, przypomnę, nie ma jeszcze 100 lat, spotkaliśmy się na korcie tenisowym, by wspólnie uczestniczyć w urodzinach stulatka. Pan Tadeusz na korcie postanowił obchodzić swoje stulecie. Gdynianin, wcześniej pracownik Wyższej Szkoły Morskiej, w fantastycznej formie dzisiaj świętował swoje urodziny, dowodząc, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Myślę, że nas wszystkich inspirując do zdrowego trybu życia, bo to może sprawić, że każdy z nas może doczeka swoich setnych urodzin, uprawiając aktywnie sport. Patrząc na pana Tadeusza, ma się takie wrażenie, że nie powinniśmy jako młodzi ludzie nigdy powiedzieć, że nam się nie chce. To człowiek, który poprzez swoją pasję, jak sam powiedział, cały czas się dobrze czuł, zdrowo żył i dzięki temu może dzisiaj świętować swoje setne urodziny, czyli więcej jak naszego miasta. To chwile wyjątkowe, gdy możemy patrzeć na osoby, które przeżyły bardzo wiele lat, są świadkami historii, również naszego miasta, ale przede wszystkim na samym końcu zawsze są uśmiechnięci i cieszą się z tego, jak mogą spędzać kolejne dni.